Siema, Beki. Siema. Co ty masz? Klamkę. Do czego? Do Kajusa. Siema, Tomasz. Siema. Montujemy klamkę? To dawaj na dójdzie. Dobra. To jest klamka Marasa, tak? Do zwrotu? Tak. 25 zł klamka. To na pewno się szybko złamie. To nie jest klamka, nie łamka. Patrz, jak ona chodzi. Czekaj. Bardzo łatwo klamka się zmienia. Tomek ma już wprawę, którą już wymieniasz? No, dwie urwane. Trzeci raz. Zmienia, nie, czwarty. Czekaj, raz, dwa, trzeci raz. A nie, no z taką klamką to na pewno będzie sprzedany. A łańcuch nasmarowałeś? Patrz, łańcuch trzeba nasmarować jeszcze. No właśnie, ja muszę sprawdzić, jak mój... Nie, nie masz. Nie, nie musisz. Po asfalcie jeździłeś, no, wiesz? No. Jak po asfalcie, to wiesz, to nie ma co tam się zabrudzić. Ale łańcuch posmaruje. Jak pierwsza jazda kładem po mieście, powiedz? Tak. Terror w mieście był? Trochę. A tobie nie mówiłem, napompowane te opony, kompletnie inna jazda. Nie. No bo potem do mnie uciekły, poszedłem, no. Nie? Od razu, kilka. Ale zobacz, jaka różnica była i nie ma co się dziwić, że ściągało, nie? No. Raz dzięki za klameczkę. Kiedy oddasz? Przy najbliższej okazji. Co, masz manetkę do wymiany? No. No to trzeba kupić jakieś oryginały. A szkoda, że nie mieliście, ja wczoraj zamówiłem wydane. To? Tego. Ale to nic, to może być, wiesz, to nie jest awaria. Super. Awaria, nie. Zostawiamy. Na oryginale to masz zostawiaj. Posparne. Tu badziwia nie zakładaj. A to, że z boku tam poleciała, to nic się nie stało. Kuba, a gdzie mój Raptor? Przecież tu zawsze stał Raptor. U lekarza. Nowy rok, nowe porządki. Ty, ja ci dam tej nowy rok, nowe porządki. Ty zamieniaj to. A ty jeszcze nie założyłeś tej klamki? Założyłem, ale trochę luzu miałem teraz. Ty, trzeba nasmarować na babajkiem ten łańcuch. Tomek, masz tu kozła do smarowania. Psikasz, czy ja mam psikać? Proszę. Ja psikam. No to dlatego cię wołałem, widzisz. A to przy układzie mojego popsikamy. Dobrze, jeszcze zmieszaj. Kuba. Łeta. Lecimy. Czekaj. No. Dobra, a teraz jak się smaruje łańcuch, Kuba? Tu się nie smaruje łańcucha, od spodu. No. Tu. Daj. A tu? A to tu. Dobra. I majonez. I kłada, Tomek. Tomek nawet dokłada, nie zagląda. Wiesz, jest filtr powietrza w kładzie, Tomek? Nie podpadam. Pod czym? Daj. Dobra. A to już jak wszystko robimy, to Kajusa też nas smarujemy. No pewnie, Kajo, no przede wszystkim, tyle wyjeżdżony był, że szok. Co? Co siedzi? Tu jest. Filtr powietrza? No pewnie. Pod siedzeniem, czy ja? A od jeszcze jak się otwiera siedzenie? W Raptorze tu taka walicha jest pod lampą. O, ciężki temat. Do Jurego telefon. A Tomek, widziałeś, jak ci tablicę przykręciłem? Gdzie jest maślanka? Podoba ci się? No. Wiedziałem, że będzie zadowolony. Guzik. 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 Może ze stacyjki się otwiera. Tu patrz, tu coś jest, Tomek. Jakiś magiczny guzik by musiał być, wiesz? I teraz jest pytanie, jak się otwiera siedzisko w Lucky Starze? Tego nie wiemy. Kuba Majsterchef. Co znalazłeś? No nie, to jest jakiś dings, ale to nie wiem, tu. Czekaj. Jakiś dingsik. To? No właśnie tu. Co tu jest za jakiś dings? Kuba ci pokaże, Tomek. Tego. O, proszę bardzo. O, otworzyło się. Patrz, Kuba, jaki majster. No, nie otwieraj. Dobra, popatrz. Nie dzwonię do Jurego. Dobra, Kuba majster znalazł.
To jest majster. Jak to działa? Pokaż, jak to działa. No bo tu są takie, widzisz tu, takie dingsy. No i w jednym przesuwasz dwa, bo to jest całe. No, no widzisz. I siedzi sobie tutaj teraz. No ale trzeba rozkręcić, żeby nie zobaczyć. A teraz powiedz, jak to się otwiera. Ale czy to teraz w tą dziurę, czy w tą dziurę? O ja. No i masz filtr. Ale czyściutki Tomek. Ostatnio obsługiwałem. Robiłeś już to? No pewnie. Ale nie nasączony, ale spoko. Bo zapomniałem. Nie chrzań, bo dopiero nie wiedziałeś, jak się siedzisko ja otwiera. Ja ściemniałem, o. Coś ty. Że nie wiedziałem. No pewnie. Przecież ty, no, Jarek, no ale pewno. Kalenik mógłby tu wlecieć, co? No, nie, no dobra, większa moc by była. Nie wiedziałem. Te trzy koniki by były więcej. Ale to później, pierwokleinne, Tomek. Żebyś nie pogubił plastików. Nie, dobrze, mega. Dobrze, że jest, dobrze, że Kuba jest. Ale zobacz, się... jaki tutaj ten. Do loty. To jest, ale porządnie to jest zrobione. To jest dobra rura PCV. No już, Kuba. Wszystko gra. Nie, naprawdę. A jakie to ukryte było? No, a jak tutaj fajnie siedzi ten akumulator. Nie, no czyściutki filtr. Tu masz miejsce na zestaw pewnie narzędziowy oryginalny. Badaj. Nie włożę ci tego. Kto zdjął, ten zakłada. Ale dobra, czekaj. Co wsadzamy? Nie, Tomek będzie mył jeszcze. Odsuńmy go. Fast cleaner? Zobaczymy, czy zadziała na takie błoto. No przepraszam. Jeszcze się dąbą. Ale żeś ugladził, Tomek tego układa? Ja już się nie... Wiesz co, może namocz ją trochę jeszcze, bo będzie szorowała ten. Ale uważaj na ten plastik, nie? Dobra. I na naklejkę. Ale ładnie schodzi. Schodzi tej. Zobacz. Ty jak w reklamie tego, wiesz co, do toalety wlewają i nagle to żółte schodzi wszystko samo. Ale tak dużo? Fast cleaner w akcji, a ja... Ale robi robotę, nie? No. Bo rozmiękczył bardzo ten... Patrząc, że to samo było, to było, nie? Jeszcze jakbyś miał czystą szmatę, to by było naprawdę kozak. Skarpetę ściągnie. Ło, jak to bierze. Ale tu jeszcze, bo nieładnie wygląda. Bo myślałem, że jednak wyżej jeździłem cały czas kładem, nie? No. Myślałem, że ludzie jeździli motocyklami, to chciałem spróbować, nie? No. No nie złapałem takiej zajawki jak na czterech kołach, nie? I to nie, że jest gówno, bo to jest dobry sprzęt, brakowało, nie? Nie, nie brakowało. Bardziej mogę umiejętności. I odwagi. Ci powiem jak na tym, na Uzdowie Maras, kurde, praktycznie pod piąt, dużo mu nie zabrakło, jakby podjechał, nie? No tam mówię, bardziej umiejętności, nie? A tak to ja nie mówię, że to jest gówno, nie? Bo to naprawdę fajne motocykle są, nie? Nie, że tam polecam, czy wiesz, nie? No i za takie pieniądze właśnie, nie? No ja też jakbym miał się uczyć. Tomek, polubiłeś jazdę, taki terror po mieście z Oskarem? Delikatnie. My to nie pojeździliśmy, bo tylko jedną drogą, ale musimy wyjechać. Tomek, chłopacz. Lubisz jeździć z Oskarem po mieście? Lubię. Lubisz to? Lubię. Ty jesteś, wiedziałem. Ale musimy się przejechać przed twoim wyjazdem jeszcze. A ja co? Czym będę jeździł? Ty możesz z okna popatrzeć sobie. Tak? Dobra, ja z okna popatrzę. To są pydojady, chcą, żebym z okna patrzył. Wam kranik przykręcę. To dopiero kluczyki będzie. Kluczyki zabiorę. Kluczyki zabiorę. Tomek, a tak oficjalnie powiedz. Co? Miałeś pretensje, że jeździłem twoim kładem? Nie? Nie, a czemu? Przecież no. Ja mówiłem, że po to stoi, że trzeba tym jeździć, nie? Dobrze. A kto popsuje, tym płaci, ja. Mówię, sprzecznie sprawdzony, mówię, a dobra, mówię. No. Mówi, czyli będę mógł go brać? No pewnie. Czyli nawet z Oskarem w tygodniu mogę pojechać po mieście? No pewnie. Dzięki, Tomek. Tylko on lubi 98, nie? Git. No. Teraz można zasuwać. Teraz tu można jechać. Rozwijać prędkość. Jak Kuba. Jak Kaja i Kuba. Aha. Jak Lucyk i Kuba. Daj kartonik. Ja kręcę. Jedziesz. Czekaj. I od spodu Kuba. Jak wiesz, to mamy dzień smarujący, tylko nie po oponach. Dobra.
Bliżej, bliżej to, bliżej, bliżej Kuba. Bliżej, bliżej. Jeszcze. Dobra, teraz tu. Tak. I tu. Tu, w tym miejscu. Bardziej przyjemnie. No, dobra. Środkiem. No, teraz Lukiego lecimy. Tomek, pierwsze smarowanie kłada. Jak motyle. Ma wentyle. A mamy jeden klucz. Co ty, Tomek, masz kluczyk tu i blokadę kierownicy? No, ale tak. Czad. Tu by trzeba było popsikać. Bądź zamknie, zostawi kluczyk, weźmie kluczyk i nie pojedziesz. No, a nie wiem, wystarczy, że zabierze kluczyk i to nie pojadę. Nie musi aż tak, wiesz, tak ekstremalnie. Ale boi się, że śrubokręt wbijemy i odpalimy. Aha, na śrubokręt odpalamy. Dlatego na no jednym kluczyku. Tak, a no tak. Będę przynajmniej sobie glucek. Bez ograniczeń. Tomek, a będziesz myślał o jakimś nowym wydechu do układa? Na razie później, nie. W przyszłości. Później pewnie tak. Jakiś oryginał? Tak? Ktoś tam się porobi. Nie no, wydech dużo daje. Mamy przykład Kajosa, nie? Co wydech no, daje. No. Bo to jest patrz, tu jest prosty montaż wydechu. Bo tu jest na sprężynka, wystarczy kupić nowy, jeżeli się... Tylko średnica, się zdradza, no. Wsadzić, uszczelnić, sprężynki wyciągnąć po robocie. Nie masz problemu. Nie no, wydech dużo daje. Fajnie, gada, za zakrywanie blachy tylko 100 mandatu jest. Cały czas nic się nie zmieniło. Czyli jest git. Nie polecam, ale czy punkty karne do tego są jakby co, nie? No. Fajnie to wygląda. Musi być zawsze zakurzona. A olej sprawdzałeś, czy nie bierze po tej jeździe ostatniej? Kiedy sprawdzałeś olej dzisiaj? Nie, no to sprawdź teraz. Ale... Bo one są olejożerne. A pytałeś, kiedy olej był wymieniony? Przy przykładce. Jest olej. Brał, wziął coś? Nie, czysty, czyściutki. Czysty olej, no faktycznie. No mówię, ja z daleka widziałem. Super. Lucek. Także te silniki to lubią ogień. No dla ciebie idealnie. Ale zobacz to. No ja cię, co przez święta tak przytyłeś chyba. Nie, no ale ja to wcześniej widziałem, masakra, co? Tego, ja bym tym jeździć chyba nie mógł, bo to po prostu za nisko już jest, nie? Jak na pitbajku. No, tak. Życzymy kupującemu bezawaryjności i żeby pomykał na Kajo. No, może spotkamy się gdzieś na jakichś miejscówach.